Siemanko, cześć. Wróciłem właśnie z zakupów. Spleciony naszego sklepiku ulubionego. Dziś w testach będzie Dama Microflex. Kołowroteczek Abu Garcia Revo X. To jest 20. No i co? Parę fajnych przynęt, nowych, starych. Także zobaczymy, jak ten kij chodzi, jak ten kołowrotek chodzi. Lecę sobie dziś na Okonia, na Bolenia, w okoliczne miejscówki. Zobaczymy, do zobaczyska na dole. Dotarłem nad wodę. Mały, szybki unboxing Microflex 3,15 gram od Dama, kołowroteczek Abu Revo X, plecionka Hype Tackle, fluocarbon Hype Tackle. No i co? Jakieś tam nowości. Savage Gear, Shack, oczywiście Kajtechy, raczki od Savage'a. Także zaczynamy unboxing, zobaczymy, jak to wygląda. Pierwszy unboxing kołowroteczek Abu Revo X. Także tak, mamy oczywiście kołowroteczek, korbka osobno. Co, fajny design, czarny. Nie rzuca się mocno w oczy, nie ma że jakichś złotych tam dziwnych wstawek. Zobaczymy, jak to chodzi. Duże przełożenie, ja lubię akurat takie duże przełożenie, może na Okonia to jest trochę słabe, ale kwestia przyzwyczajenia. Po prostu wolniej trzeba kręcić i tyle. Fajna szpula. Wyprofilowana tak, żeby plecionka schodziła elegancko, dlatego rzuty prawdopodobnie będą bardzo daleko. Zobaczymy, jak zamontujemy to na kij. Teraz kijek. Kijek. Pokrowiec taki z zamszu. Osobiście mi się podoba jego design. Trzy 15 gram. 20 długa. Fajnie leży to. Kołowrotek w miarę leciutki, a tam 215 gram, tak mi się wydaje. 218 gram, o, dokładnie. Przełożenie 621, 7 łożysk. Z tego co wyczytałem, to jest wodoszczelny. Można nim łowić na słonej, jak i na słodkiej wodzie. Woda nie powinna się tam dostawać do środka, do tych łożysk. Także uzbrajam w plecioneczkę. Tak jak mówiłem, Hype Tackle 0,10, Fluocarbon 0,20. Jestem już po paru rzutach. Mogę powiedzieć tak, no kijek fajny, miękki, pracuje fajnie. Ja akurat lubię takie miękkie kije. Odpowiada mi to. Czuły mega. 2,5 grama główkami rzucałem. Teraz na Okonka. No mega czuły kij, mogę powiedzieć. Także z całego serca mogę polecić ten kij. Uderzam teraz na Bolka. Gdzieś go wypatruję, gdzieś tam chodzi, ale na razie cisza.
Także działam, coś będzie, będziemy nagrywać. Różowa plecioneczka, żeby nie był to kij taki smutny, bo jest czarny kołowrotek. Na boleniówkę przynętę. O, nie wiem, czy nie będzie miał ze 30 cm. Także zaczyna się coś dziać. No dobra, niech wraca. Może nie odprowadzi reszty. Przy samym brzegu przywalił. Trochę powalczyłem z brzegu tą wędeczką mikroflexem od Dama. Fajnie to pracuje. Nawet bolek się trafił taki 65-70 cm. Super to chodzi. Stwierdziłem, że jednak ciężko z brzegu jest dorzucić, gdzie te bolki chodzą. Widać, że chodzą po drugiej stronie brzegu. Dlatego postanowiłem lecieć sobie po belly boatsa, tak zwane pływadełko. Zaraz z testy dojeżdżam znowu nad wodę, zaraz będziemy testować. Jakiś tam szybki też unboxing zrobimy. No i zobaczymy, no co. Widzimy się nad wodą. Elo. Tak to wygląda. Fajna walizeczka, lekka. Będziemy testować ze względu na to, mamy ponton ogólnie, ale nie chcę się pontonu pompować na jedną osobę. No i co, no do zwykłej osobówki ponton tak naprawdę mocno ciężko zmieścić, no. Dlatego zdecydowaliśmy się do ekipy kupić bellyboatsa na testy. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. No widać, moja dłoń malutko zajmuje. Ja w zestawie akurat sobie takie pudełeczka wybrałem, bo wiadomo, przynęty gdzieś trzeba trzymać. Rozkładam, pompuję. Fajnie to wygląda. Od spodu jakaś taka blandeka gumowata, z wierzchu jakiś materiał. Fajny w dotyku. No już widzę, że to fajnie wygląda, nie? Sprzęcik już przygotowany. Tak to wygląda. Regulowane oparcie. Jak komu wygodniej. Fajne szeleczki. Można nosić jak plecak. I tak. Ja mam trzy takie skrzyneczki do założenia. Także zakładam sobie dwie, bo więcej raczej nie potrzeba. No i co, pakujemy się, walimy nad wodę. Dwa różne zawory, gdzie no od razu doradzam kupić oryginalną pompkę do tego, nożną, bo to się pompuje nożną i tak, nie wiem, dwie minuty może. Także może w nożnej pompce oryginalnej są te przejściówki do tych dwóch zaworów. Ja akurat nie miałem, musiałem kombinować, ale dałem radę. Pierwszy raz na wodzie. Tak to wygląda. Wędeczka obok, można dokupić sobie uchwyt jakiś na wędeczkę do tego. Także zobaczymy, jak tym się pływa. Składam wędeczkę, płynę na miejscówkę. No i teraz daję relację.
Pierwszy test za nami. Co mogę powiedzieć? Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Ale na małe akweny, jakieś ciasne, lekkiego nurtu rzeczki, nie ma kłopotu. Super sprawa, bo można obrzucać przy krzakach, gdzie nie można dojść. Także jakaś tam alternatywa na... jest zamiast pontonu. Małe pakuję do bagażnika, w osobówkę, każdą osobówkę raczej powinno wejść. Także na wczasy, na Mazury, z rodziną czy cokolwiek, zawsze to zmieścimy, zawsze gdzieś to upchamy. Nie szukamy wtedy łódek. Wiadomo, daleko tym nie wypłyniemy, bo zamęczymy się. Chyba, że jakiś zrobimy patent na silnik. Wtedy tak. Fajne te sakwy. Sakwy są fajne, bo możemy zostawić to już na stałe. To znaczy nasze przynęty. O, ja mam taką walizeczkę śmieszną dla synka z przynętami. A jakieś tam pierdołki. Także tylko odczepiam z belly boata, wstawiam do samochodu i zostawiam. Co jest w środku, to jest w środku. O, tu mam boleniówki, okoniówki. Jakieś tam pierdoły. Niestety z belly boata nie udało się złapać nic. Jutro być może będę próbował dalej. Jak nie, to w weekend coś podziałamy. Także trzymajcie się, elo. W następnym odcinku Tomasz zaprezentuje nam, jak łowi na swoją nową wędkę Mazbita boleniówkę. Leszcze z przyłowu. Trzymajcie się i oglądajcie kolejny odcinek. Elo mordy.